Wiedziałem, że coś jest nie tak, gdy tylko się rano obudziłem. Po porannym prysznicu i goleniu domyślałem się, o co chodzi. Wiedziałem z pewnością, co jest grane, kiedy szczoteczka do zębów wpadła w lukę szpecącą mój uśmiech. Znieruchomiałem z włosiem szczoteczki tkwiącym w luce i próbowałem zrozumieć, jak to się mogło stać. Powoli wysunąłem ją z ust. Gapiłem się w lustro, jednocześnie odsłaniając nieco zęby. Bardziej w grymasie niż pół uśmiechu. Tam, pod wysmarowanymi białą pastą ustami i za solidną warstwą piany, jest małe, czarne okienko. Górna jedynka. To nie tak, że jestem próżny, ale wkurzyło mnie to. Braki w uzębieniu są dla wieśniaków, bezdomnych i ludzi wdających się w bójki na ulicy. Ja noszę garnitur, chodzę na spotkania, mam sekretarkę, a teraz wyglądałem jak zwykły cham. Było to tym gorsze, że zaledwie kilka tygodni temu zauważyłem przerzedzające się włosy na mojej głowie. Teraz jeszcze to. Mój umysł ogarnął niepokój. Próbowałem znaleźć jakiś powód, dlaczego mój ząb mógł wypaść. Czy to dlatego, że myłem je raz dziennie w weekendy? A może to coś z dziąsłami? Cały dzień spędziłem zakrywając zęby górną wargą i rozmyślając nad powodami zniknięcia mojego zęba. Sekretarka zapisała mnie do dentysty w tym tygodniu. Nie wyjawiłem jej powodu. Następnego poranka zniknął kolejny. Dolny, bardziej z tyłu. Zero krwi, zero bólu. Była tylko dziura. Nie mogłem przestać grzebać w niej językiem, ale poza tym nic mi nie dolegało. Przynajmniej fizycznie. Wewnątrz czułem nieustający, klaustrofobiczny strach. W domu co kilka minut rozrywałem jakieś prześcieradło. Chodziłem na czworakach. Rozciągałem się jak pies, z roztapierzonymi palcami modląc się, aby któraś część mojego ciała natrafiła na te zagubione zęby. Muszą gdzieś tu być. Może dentysta będzie mógł wstawić je z powrotem. Trzeciego dnia nie miałem już trzech górnych i dolnych zębów z przodu. Prawie się rozpłakałem. Byłem singlem i myślałem tylko o tym, że teraz nie zechce mnie żadna kobieta. Co kilka minut sięgałem do ust, aby pchać i ciągać pozostałe zęby, żeby sprawdzić, czy przypadkiem się nie ruszają. Po jakimś czasie zacząłem się martwić, że mogę przecież w ten sposób sprawić, że się obluzują. Nie poszedłem do pracy. Dzwoniłem do dentysty chyba 6 razy. Próbowałem umówić się na wizytę w najbliższym możliwym terminie. Mój niepokój mnie wykańczał. Ostrożnie umyłem zęby. Położyłem się spać wcześnie. Nie wiem dokładnie, kiedy się obudziłem, ale wtedy właśnie zobaczyłem go. Nie wiem, czemu nie krzyczałem, albo czemu nie odskoczyłem. Jakimś sposobem pozostałem spokojny i obserwowałem go przez ledwie uchylone powieki. W ciemności ledwie widziałem zarys jego sylwetki i zgarbione plecy. Jego twarz była blada i oleista. Cienkie, okrągłe okulary odbijały nieco światła latarni, które wpadało przez okno. Kiedy włożył rękę w moje usta, poczułem smak oprawionej skóry. Krótkie, grube palce szybko chwyciły jeden z moich zębów. Poczułem szybkie, ostre cięcie na dziąśle, a potem dziurę w miejscu, w którym przed chwilą znajdował się ząb. Wziął jeszcze 4, a następnie poczłapał w kierunku drzwi. Wyszedł z mojego pokoju. Panele na podłodze nie trzeszczały pod jego stopami, a zawiasy w drzwiach nie skrzypiały, kiedy je zamykał. Nie słyszałem nawet, żeby drzwi wejściowe były używane. Usłyszałem jedynie start silnika samochodu, kiedy po chwili odjechał z podjazdu. Kolejnego dnia nigdzie nie wychodziłem. Dzwonił dentysta, ale nie odbierałem telefonu, ani nie odsłuchiwałem nagrań na poczcie głosowej. Nie ruszałem się z łóżka. Głód mi nie przeszkadzał.
Miałem mniej zębów niż halloweenowa dynia i nie mogłem sobie wyobrazić siebie przeżuwającego cokolwiek moim niesymetrycznym uzębieniem. W ustach mi zaschło, ale z wodą kojarzyły mi się jedynie widoki powodzi i lawin błotnych, zmywające kamienie z gór, domy, zęby i dziąsła spływające falą w głąb mojego gardła. Nie mogłem zadzwonić na policję. Jakiś facet kradnie mi zęby w nocy. To zdanie mogłoby być równie dobrze przepustką do psychiatryka. Walczyłem ze snem. Każde światło było zapalone. Każdy telewizor grał jak najgłośniej. Wieża stereo rozkręcona na maksa. Kiedy się obudziłem, było cicho i ciemno. A on tam stał. Tej nocy zabrał 3 następne. Kiedy wyszedł, ja podążyłem za nim. Gdziekolwiek nie poszedłem, panele skrzypiały, a zawiasy piszczały. On się jednak nie oglądał za siebie. Zobaczyłem jego samochód. Jakaś landara z płetwami i białymi drzwiami. Gdy odjechał, ja wszedłem pośpiesznie do mojego samochodu i pojechałem za nim. Musiał wiedzieć, że go śledzę. Utrzymywałem dystans, bo tak robili szpiedzy i detektywi w filmach. Chociaż o tej godzinie nasze samochody były jedynymi na drodze. Zdałem sobie sprawę, że przecież widział mój samochód wcześniej. Kierowaliśmy się do Boondocks. Jechaliśmy wiejskimi drogami, którymi nigdy wcześniej nie jeździłem. Były ciemne i wąskie. Skręcały raz w jedną stronę, raz w drugą. Pełno na nich było pagórków. Otoczyły nas drzewa. Nie było ani księżyca, ani gwiazd. Jedynie światła samochodów odbijały się od odblaskowych elementów na szosie. Nie wiem, o której wyjechaliśmy, ale miałem wrażenie, jakby podróż trwała od wielu godzin. Może chciał mnie zgubić, ale nie widziałem innych dróg. W końcu po długiej, krętej i wyboistej przejażdżce po górach zacząłem rozpoznawać trasy. Ten koleś robi sobie ze mnie jakieś żarty. Zatoczyliśmy wielkie koło. To były ulice, które zaprowadziły nas do lasu. Dokładnie te same. Wracaliśmy do mojego domu. To jednak nie był mój dom. Wyglądał jak mój dom, ale przy moim skrzynka na listy jest po prawej stronie od podjazdu. Tutaj była po lewej. W ogrodzie stała brzoza, którą ściąłem 2 lata temu. Zaparkował samochód i wysiadł. Szedłem zaraz za nim. Wiedziałem, dokąd idzie i jak się tu dostać. Układ pomieszczeń był taki sam jak w moim domu. Tylko meble stały w innych miejscach. Poszedłem do sypialni i popchnąłem drzwi opuszkami palców. Włączył małą lampkę na stoliku nocnym. Mój miał 3 szuflady. Ten miał 2. Zabrał się do pracy. W moim łóżku pod kołdrą leżał zbitek mięsa. Ktoś, może właśnie ten człowiek, ukształtował coś, co przypominało ręce, szyję oraz słabo zarysowaną żuchwę. Na czubku głowy był nieregularny stos przerzedzonych włosów. Brązowych. Taki sam odcień jak moje. 2 małe dziurki w miejscu nosa. Małe garstki murawy w miejscu oczu. Kołdra unosiła się i opadała w płytkim oddechu. Obserwowałem go. Obserwowałem, jak otwiera pozbawione warg usta i z rzemieślniczą precyzją umieszcza moje zęby w dziąsłach mięsistej istoty. Brał jeden za drugim. Wsuwał je i wbijał. Trzymały się mocno. Nie było szans, żeby wypadły. Powoli oderwał się od swojego zajęcia i spojrzał na mnie. Jego twarz była żółtawa w wątłym świetle lampki.
Źrenice oczu schowanych za szkłami okularów były niewiele większe od główki szpilki. Za jego plecami mięsista Breya zaczęła się szamotać. Z trudem próbowała łapać oddech, a każdy wydech był stłumionym krzykiem. To coś próbowało wstać, podnieść się za pomocą swoich pozbawionych kości i płetwopodobnych dłoni, ale załamały się na materacu. Jękliwe oddechy przybierały na frustracji i złości podczas kolejnych prób podniesienia się z łóżka. Kiedy udało mu się wreszcie przybrać pozycję siedzącą, również zaczęło się we mnie wpatrywać, a ja odwzajemniłem spojrzenie. Puste, bladoróżowe oczodoły. Pokój stawał się coraz mniejszy. Żarówka w lampce przy łóżku eksplodowała, a jedynym światłem było to dochodzące z maleńkich oczu faceta. Cieniutkie iskry oślepiającej żółci, przedzierające się przez mrok pomieszczenia, rozświetlały nieco jego chorobliwie bladą twarz. Źrenice się rozszerzyły, a światła przybyło, pokazując coraz więcej jego oblicza. Jego usta były otwarte, szeroko, o wiele szerzej niż pozwala na to ludzka fizjonomia. Widziałem jedynie zęby obracające się spiralnie wewnątrz jego paszczy. Po chwili zniknęły w przełyku. Słyszałem tylko ciężkie oddechy tej kupy mięcha, teraz głośne jak błyskawice, a mimo to wciąż wyraźnie stłumione. Moje spojrzenie śledziło spirale zębów, tak bardzo chcąc podążyć za nimi w głąb jamistego, czarnego przełyku. Wpadłem weń i poleciałem wzdłuż serpentyny kłów. Obudziłem się w swoim domu, tym prawdziwym. Minęło kilka kolejnych nocy, aż nie pozostał mi ani jeden ząb. Potem zacząłem tracić paznokcie u dłoni i stóp. Ubiegłej nocy zabrał moje wargi. Teraz moją twarz wypełnia ziejąca, czarna dziura. Nie mam pojęcia, co weźmie jako następne. Ale w tamtym łóżku widziałem siebie samego, na wpół uformowanego. Pozostało jeszcze wiele do zrobienia.